Droga Rose, piszę do ciebie kolejny list, którego pewnie nigdy nie przeczytasz. Od czasów sprawy na Long Street wiele się zmieniło. Zostawiłem te wydarzenia za sobą i teraz staram cieszyć się moim marnym życiem, które oczywiście jest wypełnione żalem i tęsknotą do ciebie. Chcę z tym skończyć, z tą ciągłą gonitwą za nieuniknionym. Wiesz, że nigdy nie lubiłem biegać. Jestem już tym wszystkim zmęczony. Mimo wszystko, w tym paskudnym i ponurym mieście są też chwile, gdy... Cholerka! Gdy w kresie mojej bezsilności odpływam i znów czuję twój dotyk i zapach miodu i migdałów, czuję drżenie twoich ust i w końcu stan, w jakim się znalazłem, bo wypiłem o jednego drinka za dużo. Spadam. Skąd ja to znam? A gdy już dosięgnę dna, los rzuca we mnie łopatą i każe kopać jeszcze głębiej. Zostałem sam, z garstką wspomnień o nas, z maleńką namiastką nadziei. Że znów może być tak jak dawniej, zanim wyjechałaś do Francji. Cholerka. Może, gdyby Thomas White dalej żył, zgraną byliśmy paczką, prawda? Najlepsi przyjaciele. Może, gdybym potrafił poświęcić tobie więcej czasu i finalnie, może gdybym rozwiązał sprawę morderstwa na Long Street. Sprawę, która doszczętnie zmiotła mnie z planszy zwanej szczęściem. Czy doskwiera mi samotność? Jest ze mną Tommy. Tak, po nim. To kwiat, roślina, ale czuję, że jest w bardzo złej kondycji emocjonalnej. Mało je, cierpi na bezsenność i podejrzewam, że ma problemy z alkoholem. Dotrzymuję mu towarzystwa w każdej wolnej chwili, pisząc do ciebie tysięczny list, którego nigdy nie wyślę. A ja się jakoś trzymam. Daję radę. Dziękuję, że pytasz. Niebawem znów będę w mieście. Mój stary znajomy, komisarz Franklin, chce się ze mną spotkać. U Mary. Ile bym dał, byś tam była? Jak dawniej. Frank chce mi przekazać informacje dotyczące sprawy, lecz chyba nie powinienem się w to znów pakować. Cholerka. Tym optymistycznym akcentem zakończę ten list. Pamiętaj o mnie, Rose. Jestem tu. Jestem. Johnny, wstawaj. Thank you.
historię. Sprawę tak zagmatwane, że do dziś jest uznawana za miejską legendę. Nic bardziej mylnego. Kiedyś mówił o tym każdy. Od Pacyfiku po Atlantyk. Każdy. Powtórzę. Każdy wiedział, co stało się na Long Street. Wszystko zdarzyło się w tym miejscu. Tak. Dokładnie w tym samym miejscu, z potarganymi firanami, dziurawym parkietem, a i kurz pewnie nadal jest ten sam, co wtedy. I powiem wam jedno. Ludzie gadają. Dużo gadają. I wtedy gadali zresztą też, że morderstwo na Long Street to kłamstwo. Ale nie. Ja akurat tam byłem, jak i wielu innych. Ja, Sir William Evan Goodman, widziałem wszystko. Wtedy zresztą tylko jako młody, biedny pianista, podkochujący się... A, nieważne. Wszystko zaczęło się w dniu, gdy detektyw John Smith przybył do najbardziej zapyziałego pubu, by spotkać najbardziej zapyziałego angielskiego przyjaciela Franklina. U Mary. A, Mary. Mary była piękną, choć dojrzałą już kobietą. Wytrzyj bar! No pozamiataj tu podłogę. Dolej mleka, tyle lat siedzę w tej knajpie. O tym darmozjadzie już nie wspomnę. Mama, zamknij się. Czy ja wszystko tutaj muszę robić sama? Dolać piwa, zmyć naczynia od wieczora aż do rana. Oczywiście, proszę pana, funt za drinka bez cytryny, od kwaśnego cukier spada i bez lodu. Nie ma zimy, tych chłodzić nie wypada. Tylko solone orzechy, jedna garść oczyszcza duszę i odpuszcza ludzkie grzechy. To właśnie z powodu soli, bo jest z głębi oceanu. Raz sałatka i dwie szkockie, podziękujmy temu panu. Ach, miałam kiedyś męża. Szereg miałaś! Może mówić nie wypada. Przystojnego marynarza, co na wielkich wodach władał. Był tu rok, no może dwa, zrobił tego darmo zjada. Poprzytulał, popowiadał, co i powiedział: muszę spadać, ja biedna mała Mary, losu i nieszczęścia córka. Jak przekleństwo w spadku dostałam ten pa podwójka. Urodziła mnie, przytyłam, ciągle miałam też nadzieję. Wrócił mój marynarz z morza i oświadczył, że jest gejem. I tak już 15 lat zwiedzasz sobie piękny świat, a właściwie to już za świat. A ja... ciągle mam. Dolać piwa, zmyć naczynia od wieczora aż do rana. Czy ja wszystko do cholery muszę tutaj robić sama? Dolać piwa, zmyć naczynia. Czy ja wszystko do cholery muszę tutaj robić sama? Dolać piwa, zmyć naczynia. No, czy ja wszystko do cholery muszę tutaj robić sama? No właśnie. W Londynie każdy dzień wygląda tak samo.
Ten także był deszczowy i pochmurny. A to był maj. Pachniała Saska Kępa szalonym zielonym bzem. Tak, to był maj 1923 roku, gdy John Smith, najwybitniejszy angielski detektyw, uciekając przed ulewą, wpadł do... John Smith! Ty stary! Chodź! Franklin! Cóż, Johnie, spotkałem się tutaj z tobą nie bez powodu. Chciałbym porozmawiać o sprawie. Tak, Johnie, o sprawie poprzedniego morderstwa na Long Street. Tak, tak, wiem, wszystkie dane są utajnione, aczkolwiek trafiliśmy na kilka nowych poszlak, które mogłyby pomóc w sprawie morderstwa pani Amber Gold. Cholerka. Rozumiem twoje zdziwienie, Johnie. Od czasów sprawy nic nie pozostało takie samo. Ty i Rose nadal nie mogę uwierzyć, że od ciebie odeszła. Cholerka. To była naprawdę trudna sprawa. Zwróciłeś może uwagę na kapryśność pogody w momencie, gdy rozmawiamy o sprawie? Zresztą, nieważne. Opowiadaj, co u ciebie. Kelnerka! Rozmową starych, dobrych przyjaciół nie było końca. W końcu nie widzieli się od czasów sprawy. Dajmy sobie już tym spokój, dobra? A rozmawiali o wszystkim. O każdym najmniejszym szczególe, który mogli pominąć przez te wszystkie lata. Rozmawiali także o Rose, niegdyś największej słabości Johna Smitha. Ale i na nią przyjdzie jeszcze czas. A w międzyczasie... Nazywam się Jessie Brown i nie jestem byle kim. Panie Jessie Brown? No tak. Ta Jessie Brown? No tak, ta Jessie Brown. Zna może pani jakąś inną? Tak szczerze osobiście, to żadnej nie znam. Zabawne. Ale niezmiernie mi jest poznać miło taką osobistość. Nazywam się Maggie. I powiem pani, że my bardzo lubiliśmy słuchać z mężem pani piosenek. Jak miło, gdzie jest mąż? No, tak jakby umarł. No to tak mi very sorry. No, thank you, twoja mać, no. A jaką piosenkę pani najbardziej lubi? Taką. A tu. No, to jest świetna. Zapraszam na szkocką nowarą. Jessie Brown, tak miło cię powitać.
Zobacz, zobacz. No. Ja też kiedyś będę gwiazdą. A jedź, daj spokój, słuchaj, kochana. Bardzo nam miło cię witać i gościć w naszych skromnych progach. Bardzo skromnych, tak. Powiedz, jak możemy ci służyć? Wiernie. Słuchaj, gówniaro. I spokojnie, i spokojnie, drugie dami. Nazywam się Hugo Lebon, podróżnik, wędrowiec, ubieży świat. Hugo? Jak to co? Co? No? Co? A zresztą, panie moje najdroższe, nie jesteśmy tu po to, żeby się spiewać o cokolwiek. Popatrzcie na panią Jessie. Przyjechała tu z daleka. Biedna, głodna, zmarznięta. No już nie taka biedna. Po prostu pozwólmy jej robić to, co robi najlepiej. Dobra, Brown, rozgość się. W razie czego wiesz, gdzie mnie znaleźć. I choć nie muszę się przedstawiać, Jessie Brown na imię mam. Jestem piękna, sprytna, mądra. I gdy mówisz mi na uszko, hej, Jessie Brown. Ach, rozpływam się, bo wiem, że mowa o mnie. Jest mi duszno i nie mogę złapać tchu, więc powiedz może proszę, bym nie była dziś już zła, że największą gwiazdą tutaj jestem tylko ja, tylko ja, tylko ja. Nie śpiewa, gdy z orkiestrą swoją gra. Tu odpowiedź jest dość prosta, to wszystko to przecież ja. Najjaśniejszą gwiazdą jestem, no a w mieście to wie pan. Wszyscy wiedzą już, kim jestem, krzycząc, czy to Jessie Brown? Jessie Brown, 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 Jessie Brown. Stop! Tu ukażę swą wrażliwą stronę. O uczuciach mówię rzadko, o miłości też nie myślę, chyba że do siebie, bo to zdaje się być oczywiste. Ale kto z tu zebranych taki piękny głos ma? Niebanalne zachowanie, cóż, zdaje się, że tylko ja. Za nic blask mój. Chciałabym rozwalić łeb takim, którzy śmieją się. Lecz usiądę i poświęcę sobie czas. Czy to ptak tak pięknie śpiewa, z orkiestrą swoją gra? Tu odpowiedź jest dość prosta, to wszystko to przecież ja. Najjaśniejszą gwiazdą jestem, no a w mieście to wie pan.
wiedzą już, kim jestem, krzycząc: czy to Jessie Brown? Francja, Paryż, tam też byłeś? Oui. I co? Jest tak romantycznie, jak mówię? Oui. No słuchaj, a może byś mnie zabrał, co? Chętnie, ale... No, no co? Jesteś jakiś taki pewny. No co? Czy ja ci się nie podoba? Podobasz. Ale? Bardzo podobasz, ale znamy się dopiero od 15 minut. No. Czyli co? Czyli to ja przesadzam, tak? Nie. Ja przesadzam. Spokojnie. Ale powiedz mi, czy ty w ogóle gdzieś byłeś? Poza tą dziurą, co? Byłeś gdzieś? Planuję. Ciągle planuję. Czyli jesteś kłamca. Kłamca? Oszust, tak? Dlaczego ja dałam się znowu na to nabrać? Mała? Głupia? Naiwna? Majki, no. Barbanka, proszę mi tu polać. Ja byle trzeźwo tego nie zniosę. Na Long Street. W barze u Mary. Aż ty. Jeszcze raz. Na Long Street w barze u Mary zawsze było wesoło i tłoczno. Goście wychodzili i wchodzili. Wchodzili i wychodzili. I tak w koło. Nikt się nie spodziewał, że nagle... Halo? Halo? Kto zgasił światło? Mamy tu jakiś techników? Robimy przerwę? Johnie! Johnie, podejdź do mnie! Cholerka! Mój przyjacielu, byłeś mi naprawdę bliski. Mój przyjacielu, wiesz, że byłeś mi jak brat. Dałem ci spokój. Dałeś mi wiarę. Dałem gitarę. Dałem ci samochód. Żony nie dałem. Johnie, głupia sprawa. Bo twoją żonę to ja... Cholerka. Nie mam żony. Któż to zrobił? Ach, no tak. Nie żyje. Nagły zgon i postrzał w szyję. Już pamiętam, że mnie nie ma tu. Idę lekko w stronę nieba. Mam nadzieję, bo kiedyś tam, wiecie. Nic mi więcej już nie trzeba. A na Long Street leży już kolejny trup. Czyli ja. Czy to facet w kapeluszu lub barmanka, koleżanka ta pijana tu? No chyba raczej nie. Wszyscy myślą dookoła, głowią się to on czy ona, a tak tu tylko ja wiem, kto zabił mnie. Każdy ma coś za plecami, każdy złości się i rani w tym miasteczku dość niepewnie czując się. To ten pan czy to ta pani w płaszczu czy z okularami? Otóż nie! Ha, bo tu tylko ja wiem, kto zabił mnie. Nie, 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 nie zgadzam się.
Tu miał być tylko jeden duch w tej knajpie. Była umowa na jednego ducha. Otwórzcie proszę scenariusze wszyscy. Strona 15, cytuję. Wychodzi duch i straszy. Nie dam się kolejny raz zrobić. Nie mam w ogóle. Nikt mnie nie słyszy, prawda? Ja cię słyszę! Ty się nie liczysz. Bycie duchem nie jest proste. Nic nie zdaje się być radosne, oprócz już oklepanego bólu. Kto cię zabił? A ciebie kto? To miejsce, to samo zło. Ach, jak dobrze, że jest tu drugi duch. To ta pani, czy ten pan, już nie jestem taki sam. Nie wiedziałem, że być może jak we śnie. Bycie duchem to mój plan, życie żywych, co mi tam. Ale tu tylko ja wiem, kto zabił mnie. Być może jak we śnie. Bycie duchem to mój plan. Życie żywych, co mi tam. Ale tu tylko ja wiem, kto zabił mnie. Zabił mnie. Zabił mnie. Ale tu tylko ja wiem, kto zabił mnie. Zabił mnie. Zabił mnie. Ale tu tylko ja wiem, kto zabił mnie. Sierżant Bob i przyjmuję tę sprawę. Hulenka. O, John Smith, najlepszy detektyw w mieście. Cudownie, świetnie. Marzenia jednak się spełniają. To będzie niezapomniana akcja. Jedyne takie śledztwo dwóch młodych, przystojnych. Pracuję sam. Daj spokój, chłopie. To będzie niezapomniana przygoda. Będą o nas pisać w gazetach. Ach tak, już widzę te nagłówki. John i Bob rozwiązali kolejną zagadkę morderstwa na Long Street. Albo i nie. Smith i Bob. Smith i Bob, Helen Lewis. To po matce. Ach, matula będzie zadowolona. Pamiętam, gdy byłem taki mały. No może taki. A, no dobra. To za co się zabieramy? Tak by nie podpaść. Detektywie, pora spisać zeznania. Uwaga, uwaga. Każdy znajdujący się w tym barze jest podejrzany. Co? Proszę nie opuszczać tego miejsca. Ej, żyjesz? Nie. To chodź. Zobaczymy, czy uda im się odkryć, kto cię zabił. Może i mojego mordercę przy okazji złapią. No weź, pomóż, ciężki jesteś. Kłamca! Coś sobie wymyśliła. Wziął mnie pod włos? No gdzie? Jestem podłużnikiem. Jestem! Oui! A nawet jeśli jeszcze nie, to i tak będę, o! I wtedy zobaczy. I zobaczymy, kto wtedy będzie taki cwany, wygadany i ktoś będzie śmiał? Jak mnie tylko stąd wypuścią, to od razu gdzieś sobie pójdę. I będę wielkim podróżnikiem i... A co jeśli się zgubię? I nikt mnie nie będzie szukać? Nie, nie ma takiej opcji, bo... Wie ich
chciałbym stąd i zwiedzić cały świat, opuścić cudny ląd, na morzu z wiatrem być. Za pan brat, za pan brat, za pan brat, za pan brat, za pan brat. Jestem w tym mieście i już nie chcę. Nigdzie nie jest bezpiecznie i czuję się niepewnie. Wyrwać, mogę, co? Mogę. Oui, no ale wiesz. Ja chcę zostać wielką gwiazdą. No oui, to trochę tak jak ja, ale... No, to już. Witaj przygodą. Billy! Ty łazo jedna! Nie przeszkadzaj gościom, ja bardzo pana przepraszam za te niezdory. Won! Jasne, więc... Wyjechać chciałbym stąd, nieważne już na ile lat, i wrócić jako wielki ktoś, ale nie wiem jak, nie wiem jak. Pomieszczeń. Czy jest coś jeszcze? Nie mam siły, by wyjść na przedmieście, a i Uberów nie wymyślili jeszcze. Wyjechać chciałbym stąd i zwiedzić cały świat, opuścić cudny ląd, na morzu z wiatrem być. Za pan brat, za pan brat, za pan brat, za pan brat. Wyjechać chciałbym stąd, nieważne już na ile lat, i wrócić jako wielki ktoś, ale nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Przepraszam bardzo, ale czy byłaby możliwość rozmowy z kierownikiem tej sali w celu wyproszenia tej wulgarnej istoty? A to do mnie by kto? Czy niby ja to kto? Młoda dama. Jam jest hrabia Christoph. Christoph von Gutenberg. Gutenberg! Pierwszy tego imienia. A to moja szanowna małżonka, Matylda. Matylda. No, wszystko jasne. A no właśnie, państwo, Glutenberg. Gutenberg. Gutenberg? Glutenberg? Gutenberg! A, Gutenberg! Może być. Dlaczego zabiliście pana Franklina? Jaki był motyw? Mówcie! Wiemy, że to wy, łajdaki. Wyprawa!
wyobrażam sobie, ja i mój dostojny mąż jesteśmy ludźmi na poziomie, wysoko postawionymi zresztą. Wszakże to prawda, droga Matyldo. Nie jesteście w stanie nic nam zarzucić, panie Bob. No właśnie, panie Bobie. Jesteśmy tu przejazdem w sprawach osobistych. Dokładnie. Czyli mieli jednak jakiś motyw. Cholerka, jaki? Podejrzewam, że mocno osobisty. Zaraz wyciągnę z nich więcej informacji. Niech da mi tylko detektyw chwilkę. Dokąd? Pozwolę sobie tylko przepudrować nosek. Cholera. Dobrze, wróćmy zatem do sedna sprawy. No matko bosko, no nigdy nie dojdziemy do tego i to przez jakąś... Ja już może sobie pójdę. Tak, to ja pójdę przepytać resztę towarzystwa. Pamiętacie? Opowiadałem już o Rose. John Smith miał wiele kochanek. Choć wiele, to i tak za małe słowo. Ale Rose była tą jedną, jedyną, wyjątkową francuską damą, o której John śnił po nocach. Zresztą, nie tylko on o niej śnił. Śnił o niej każdy, kto natknął się na nią na swej drodze. Zadziorna i piękna. I o, zawsze w tej czerwieni. Spotkali się 15 lat przed zamordowaniem pana Franklina Franklina na jednej z potańcówek wspólnego przyjaciela Thomasa White'a. Thomas był dość znanym arystokratą. Zawsze z kieliszkiem ginu w ręku. Inteligentny, szczupły i zawsze elegancko ogolony. Zgrana była z nich paczka. Na śmierć i życie, mówili. Dopóki śmierć nie zabrała Thomasa. Wszystko się zmieniło. John zaniedbał Rose przez do dziś nierozwiązaną sprawę pierwszego morderstwa na Long Street, które przyszło zaraz po śmierci White'a. Detektyw tak zaniedbał Rose, że nieszczęśliwa wróciła do Paryża, a z tej pogodnej i radosnej buźki została tylko... Cholerka. Nie mogę uwierzyć, Christophe, jak nas potraktowało to angielskie pospólstwo. Spokojnie, droga Matyldo. Gdy tylko Sir Roberts się o tym dowie, to zamkniemy tą tfu spelunej wylęgarnię szczurów. O, Christophe, czuję nielikie podniecenie, gdy używasz swojej władzy do niszczenia innym życia. Daj spokój, Matyldo. Jakiego życia? Bo gdy ma się w rękach władzę i kimś ważnym też się jest, może troszkę tu przesadzę. Tak, przesadzaj, bo masz gest, jedno, drugie, trzecie pismo i się dzieje tak jak chcę. Bo gdy
zabłyszczysz mnie, moja no, gdy masz się w rękach władzę, to wiesz po co, jak i gdzie. Ja nic na to nie poradzę, robię wszystko tak jak chcę. Chociaż nie wiem tak do końca, czym to on zajmuje się. Bo gdy ma się w rękach władzę. 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 O tak, dajesz na rękę. Aż rzygać mi się chce, już nie. Ale bąbel. Wrażenie, że rzecz się staje oczywista. Tu jest taka długa lista powodów, że kocha bardziej władzę. To jestem zły. No chyba nie. Wyjdźmy stąd i napiszmy zażalenie. Zażalenie? Tak, moja droga. Zażalenie. No, uwielbiam zażalenia. Do Sir Robertsa. Bo gdy masz się w rękach władzę, jakimś ważnym też się jest, może troszkę tu przesadzę. A przesadzaj, bo masz gest, jedno, drugie, trzecie pismo i się dzieje tak jak chcę. Bo gdy masz się w rękach władzę, bo gdy masz się w rękach władzę, same cuda dzieją się. Wiem, co czujesz, Johnny. I ja chciałabym czuć to samo. Ten związek był głównie fizyczny, ale... No gdzie podziało się tamto uczucie? Czy zniknęło? Już na zawsze? Teraz, po czasie jest mi jakoś tak lżej. I myślę o tym, co było. I o tym, co będzie. Najważniejsze jest tu i teraz. A nie tam i potem. Nie wiem jednak, czy wytrzymam tak bez ciebie, rozumiesz? Po co razy przeszliśmy? Cholerka, Rose, to boli. Wiem, żonie. Od kiedy wyjechałam do Francji, to ból przyszywa na serce nie do zniesienia. Rose, to naprawdę boli. Daj się ponieść w tej chwili. Dziewczyno. Ratunku! Pomocy! Słuchajcie się mnie, ale musisz! Musisz mnie stąd zabrać, proszę.
ze mną nie idź. Ja też chcę zostać gwiazdą, tak jak ty. Żeni Bikin? Gwiazdą. Słuchaj, no przybłędo. Gwiazdą jestem ja. I tylko ja. Ale to właśnie. Ja chcę być taki jak ty. Mądry, utalentowany, ładny. I co jeszcze? O najpiękniejszym głosie. Mów dalej. Trudno to tak wymyśleć. Dobrze. W takim razie będziesz mieć mnóstwo czasu w tej dziurze, by coś znaleźć, gdy tu wrócę. O ile w ogóle. Ślisza, cudna, urodziwa, wyśmienita, zjawiskowa, upojna, niebieska, co... Jej, ty naprawdę chcesz stąd wyjechać? Tak, bardzo. Wiesz co? Masz zadatki na gwiazdę, tak? Ale wiesz co, kochani, tak się składa, że aktualnie no, nie ma wolnych miejsc. O. Ale mam pewien pomysł. Bo wiesz, mój tragarz ostatnio zaniemógł, także może... Tak! Doskonale! W takim razie, gdy ta cała szopka się skończy, moje bagaże są... Wiem. Wszystko muszę zaplanować, co się ubrać, co spakować. Nie mogę tak przecież jechać, chcę się stroić i malować. Chcę być gwiazdą, mieć falbanki, ach, uwielbiam przebieranki. Lecz gdy tylko chcę coś zrobić, matka mówi: gdzie są szklanki? W czym ja mam gościom herbaty zrobić? Ale może... Zdarzy się jakiś cud i może będę tak znany jak królewski ród, bo tutaj to już nie wiem, czy mam płakać, czy się śmiać. Zacznę się pakować. Chciałbym śpiewać, grać w teatrze. Ach, nie mogę na to patrzeć. Tylko gdy wyszedłeś z końca, zbytnio wdałeś się, no w aj. Chciałbym złote mieć guziki, jadać kawior, naleśniki, tęczyć, bawić się i śnić. A tak tutaj nie mam nic. Ale może zdarzy się jakiś cud. Będę tak znany jak królewski ród, bo tutaj to już nie wiem, czy mam płakać, czy się śmiać. Muszę się stąd wyrwać. I może ucieknę stąd raz i dwa. I może powiedzą, że największą gwiazdą jestem ja, bo tutaj to już nie wiem, czy mam płakać, czy się śmiać. Zacznę się pakować. Wszystko muszę zaplanować, w co się ubrać, co spakować. Nie mogę tak przecież jechać, chcę się stroić i malować. Chcę być gwiazdą, mieć falbanki, ach, uwielbiam przebieranki. Lecz gdy tylko chcę coś zrobić, matka mówi: jak ja cię zaraz durwę. Pakuj walizę, podróż do piwnicy! Raz, nie, tylko raz. Nie do piwnicy! O mój Boże! Wstawaj! Wstawaj, no! Matko! Jak ja miałam zimny sen. Na początku tylko mnie zabili. Potem nas tu zamknęli. A potem przyszedł jakiś ty i No weź. I chciałem ci tylko powiedzieć, że wyszedłem. Co? A skąd ty wyszedłeś? Bo jak wyszedłeś? Wyszedłem ze strefy komfortu. No! Długo, w końcu! Długo nad tym myślałem i jestem już gotowy. No! Ty wariat! Nie,
chodzi? Chodzi mi o wyjazd. Wyjazd, no wyjazd. Wyjazd. Wyjazd? Wyjazd. O kobiety takimi słowami? Wyjazd. Wyjazd? Wyjazd. Ja ci dam wyjazd, szaraj mi to tu, tu? Tak? Tu? Tu? I ja ci teraz opowiem historię. Historię mojego ludu, barmanka bądź w gotowości. I ty się w końcu czegoś nauczysz, no takimi słowami do kobiety. Christo. Mówią mi, że wciąż głodna jestem wrażeń. Mówią mi, że mam wszystko, co sobie wymarzę. Mówią też, że jestem miła dla wszystkich. No nie powiedziałabym. Tania szkocka whisky. Tania szkocka whisky. Tania szkocka whisky. Tania szkocka whisky. Hej! Chciałbyś, bym była jachtą wypiętrzone damy. Chciałbyś, bym była. O nie, 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 mój kochany. Naprawdę szybkiego obrotu. Zdawałoby się, że John już wiedział, kto zabił Franklina. Pozostało tylko pytanie, dlaczego? Dlaczego musiał zginąć jego przyjaciel? Jaki to ma z nim związek? I jaki ma to związek z poprzednim morderstwem? Myśli kłębiły się detektywowi, przyprawiając o zawrót głowy. Zrymowałem. John Smith, najwybitniejszy detektyw wszechczasów, wstał. Na jego twarzy pojawił się ten słynny szelmowski uśmiech i w głębi duszy wiedział wszystko. Sięgnął do kieszeni starego płaszcza po ostatniego papierosa. Dobra, pomińmy to. Myślałem, że to się fajnie wpasuje w historię. Cholerka, rzuciłem. To wyjaśnię tę durną sytuację. Tak więc, John Smith stanął na środku najznakomitszego baru u Mary i powiedział, że mordercą jest. Waszego ulubionego show pod tytułem Kto zabił Franklina? Kto zabił Franklina? Który teraz jest naturalnie duchem. Nie zapominajmy także o sponsorze naszego dzisiejszego odcinka, zjawiskowej, wspaniałej, cudownej
w ramach takiej malutkiej podpowiedzi dla naszych graczy, jak to się stało, że jesteś duchem. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło, że mogłam ponownie się tutaj zjawić. Co zresztą pasuje do zjawy? Co? Zjawić. Ale do rzeczy. Jak to się stało, że nie żyjesz? W sumie to taka zabawna historia, bo nie pamiętam. Ale daj malutką podpowiedź dla naszych graczy, malutką. Ale pamiętam, że przyszłam tutaj takim raczej radosnym krokiem i było jasno, tak dłuższą chwilę było jasno, a potem nagle było ciemno. No i jak się ocknęłam, to się okazało, że już nie żyję. Mary może to potwierdzić. Tak było. Super! Wspaniale, cudownie! Dziękujemy ci serdecznie za tę bardzo szczerą rozmowę. Powolutku możesz kierować się na swoje miejsce, a my spróbujemy ustalić. Kto zabił Franklina? Kto zabił Franklina? Dziękuję wszystkim za uwagę. Przypominam także o naszym SMS-owym konkursie, w którym wygrać możecie książki autorstwa Johna Smitha pod tytułem Gotuj na zabój i 100 potraw z gołębia. Dziękuję wszystkim za uwagę i za udział w naszym programie pod tytułem Kto zabił Franklina? Żegnam się z wami. Jesteś pewien, że chcesz to zrobić? Ale tak teraz? Tutaj przy wszystkich? Wierzę twojej intuicji. Boję się tylko, wiesz? Boję się, że to wszystko się powtórzy. Ta cała akcja z Long Street, ja bardzo to wróciłam. Potrzebuję miłości. Żadne z nas nie było święte. Ale... Cholerka. Trzymaj. Niech przyniesie ci szczęście. Zawsze byłeś taki wygadany. Po wszystkim przyjdź do mnie z butelką czerwonego wina i... Cholerka!
niegotowy. Będę czekać do północy i mam nadzieję, że mnie zaskoczysz w objęciach tych. Ach, utonąć chcę, więc bądź gotowy dziś, Johnie. A teraz, najdroższy, przejdź do rzeczy. Toż ten morderca jest ciągle wśród nas. Dokładnie, pączuszku. Wnoszę o ujawnienie sprawcy. A jakie to medyło jest na cienie? To wszystko jest bezsensu. Mamo, ja jadę z Jessica. Panią Jessica. No ktoś tutaj umarł? Polerka. Ucieszcie się wszyscy. No już. To wszystko zakończy się skargą do Sir Robertsa. Tak, do Sir Robertsa i do wszystkich innych serów. Nie mogli zamordować i tak to nic nie osiągnę. Mama! Cisza! Detektywie. Wszakże istotą ludzką jest żyć, bawić się i kochać, przeżywać piękne, upojne chwile u boku ukochanej, które bez wątpienia na zawsze pozostaną w naszej pamięci, tak jak pozostały w mojej do dziś dzień. Zbierać je niczym poranną rosę w październikowy chłodny poranek, cieszyć się nim. Tak, tymi małymi kropelkami, tymi pięknymi momentami naszego życia, gdy rozpościeramy skrzydła i unosimy się ku górze w zachwycie. I żyjemy całą pełnią siebie, najlepiej jak tylko możemy. W imię miłości. Miłości, która otworzyła przed nami wszystkie drzwi do szczęścia. Nam, prostym śmiertelnikom, nie oczekując niczego w zamian. Bezinteresownie. Więc kim, pytam, kim jest do diabła ten tchórz? Nie. Nie mogę już dłużej tego słuchać. Wszystko dla miłości. Bla, bla, bla. Wiecie, co możecie sobie zrobić z tą miłością? Spokojnie, Tomasie. Tomasie? Tomasie? Tak. Nazywam się Thomas White. Sierżant Bob. To tylko przykrywka. A tak swoją drogą, drogi Johnie, po czym udało ci się poznać, że za tym wszystkim stoję ja? To jest naprawdę kiepskiej jakości sztuczny wąs. Ach, tak! Ouch! Ale za to bardzo dobrej jakości klej! Tomasia, dlaczego? Milcz! Kochałem ciebie, Rose, a ty wybrałaś Johna. Upozorowałem własną śmierć i zobacz, co się teraz ze mną stało! Strasznie przytyłeś. Zostałem mordercą. Miałem wszystko. Wszystko, czego można było sobie wymarzyć. Ale nie. Wy to wszystko zniszczyliście! Dlatego ja postanowiłem, że zniszczę wszystko, co macie. Tak, John. Morderstwo Amber Gold, które miało was rozdzielić na wieki, to moja sprawka. Wszyscy mieli żyć we własnym nieszczęściu, ale nie! Rose musiała tutaj wrócić. Wróciłem także i ja. Historia lubi się powtarzać, prawda? Cholerka. Jestem tak zły, że aż strach. To dlatego właśnie, Johnie, widzisz mnie w najgorszych snach. I mam bardzo dobry plan. Zrobię wszystko, byś się bał. Niech powstanie dziś legenda o tym, kim jest Thomas White. Tak, tak, Johnie. Thank you.
przyjacielu, więc nie marnuj czasu zbytnio. Żegnaj się z tą echi, podejdź tu do mnie szybko. Napisz liścik pożegnalny, zaraz sukces ten opije. Co do Rose, ją też chętnie zabiję. John, zrób coś! Cholerka! John, zrób coś! Tym jak zginął John Smith, kim on był, drogi Tomasie, a kto w sumie taki nikt, tak jak jego ukochana. Jestem tak zły, że aż strach, więc niech dziś mi pozostanie tylko ciach, bum i trach. Ciach, bum i trach. Ciach, bum i trach. Aresztowany! Stój, bo ją zginie! Rób ze mną co chcesz! A i tak do niczego się nie nadajesz! Jeśli Rose nie może być ze mną, nie będzie z żadnym z nas! Tomasie, nie każ mi tego robić! To twój koniec! Cholerka! Twój marny koniec! To już jest koniec mojej opowieści. Tak. To jedna z tych historii, która nie kończy się ani dobrze, ani źle. W zasadzie to mało kto pamięta, co stało się po wystrzale. Co stało się z Rose, Johnem i Thomasem White. Czy mały Billy zrobił karierę? Albo podróżnik Hugo, gdzie się teraz podziewa? O tym, że Mary była niezłą sztuką, każdy już wie. Ale czy Maggie wyszła z nałogu? I Jessie Brown, czy nadal jest zadufaną w sobie gwiazdeczką? Ja to wszystko słyszę. Tego niestety już się nie dowiecie. Wnoszę zażalenie, państwo Gutenberg. Dokładnie. Czy hrabia Christoph von Gutenberg utrzyma posadę sołtysa we wsi Wilkowyje? Czy jego żona dopnie swego i namówi męża na nowy Thermomix? Tego niestety już się nie dowiecie. Ale jeśli macie ochotę, już teraz za jedyne 4,99 możecie wykupić mój podcast. Ej. Czekaj. Ja pamiętam, jak to się skończyło. No właśnie, tak sobie zacząłem przypominać. Ten do niego celował i chciał go zastrzelić, a ona krzyczała... Strzelaj, John! A potem strzał pusto w siódy. Oj, po imprezie. Śledztwem, ale teraz wszystko posprzątam? Dobra. Pozwólcie. Że to my teraz się nim zajmiemy. Ej, czekajcie! Ale nie! To ciało się samo rusza. Nie tak samo zupełnie, nie tak samo. Ty nasz bohaterze, w co się stało nie uwierzę. I nabiera to naprawdę ostry ton. Skarga! Myśl w końcu się spekuje i na sam szczyt poszybuje. Dziś największą gwiazdą będzie jednak on! Cholerka! Będę duchem, ale skrycie. Nie do wiary, że tak się odmienił los. Nie będę nigdy sama. No to jest wszystko jakiś dramat. A już miałem ich w garści prawie owoc. Owoc! Losik jest już ocalone. Z wrażenia cała płonę. Nie mogę uwierzyć, że jestem tu. Każdy szczęścia ma w zapasie.
Pogadamy o tym w trasie? Tutaj dobry jest już nawet i zły duch. A niech będzie! Miasto ocalone, każdy pójdzie w swoją stronę, lecz nie zapomni nikt, co stało się tutaj. Wszystko wróciło do normy, możemy być spokojni, witając kolejny piękny dzień. Tak właśnie kończy się historia o dzielnym detektywie. Na Long Street znów zapanował spokój. Wszyscy żyli długo, długo i szczęśliwie. No może oprócz Amber, Franklina i Tomasa. Ale no spójrzcie tylko na nich. John Smith, hej! Całe miasto ocalone, każdy pójdzie w swoją stronę, lecz nie zapomni nikt, co stało się tutaj. Wszystko wróciło do normy, możemy być spokojni, witając kolejny piękny dzień. Witając kolejny piękny dzień. Witając kolejny piękny dzień. Hej! Hej! Story nadszedł kres, zapytałbym, gdzie on jest. Chociaż wiem, że tak ukradkiem na mnie zerka. Ich przygody nadszedł czas, więc umówmy się na raz i zakończmy to w znanym już cholerka. Dobra, dobra. A wy wszyscy do domu. Już. O, mała, mała. Miotła. Błysk do jutra, błysk! O nie! Nie pozwolę sobą więcej tak powiatać! Pani Jessie Brown! Halo! O nie! To moja robota. Next time, już kończymy. Właśnie, next time. Miotła, fartuszek, błysk! Się tutaj wszystko wróciło do normy i możemy
być spokojni. Witając kolejny piękny dzień. Witając kolejny piękny dzień. Witając kolejny piękny dzień. Hej! Zrób tak jeszcze raz. Radziu. Radziu. Grupa Antitemat Productions. Dziękujemy bardzo. Możecie usiąść, bo ja teraz będę długo mówić. Żartowała. Cały spektakl na to czekałam, wiecie, jak to jest. Nie wiem, od czego zacząć. Bo to był bardzo nietypowy spektakl, pierwszy taki, jaki zrobiliśmy. Podobało się? Chcecie takich więcej? No dobra, to będziemy działać. Kto wystąpił dla Państwa, zaraz powiem, ale mamy tutaj, bo wiecie, trudno mi zacząć, bo nie wiem od kogo zacząć, bo mnóstwo osób jest tak samo ważnych i kolejność będzie przypadkowa. Nazwiska zapomnę, wiadomo, kolejność przypadkowa, ale mamy w Antytemacie trzy takie wyjątkowe, bardzo kreatywne pary. Pierwszą taką parą jest oczywiście nasze antytematowe małżeństwo Michał Rawenda oraz Natalcia Rawenda. Michał jest autorem tego zamieszania i scenariusza, i słów piosenek, i muzyki trochę też. O, I oczywiście grał Franklina, który później, no cóż, dołączył do mnie i został duchem. Natalka natomiast robiła bardzo mnóstwo rzeczy, oprócz tego, że jest fantastyczną Rose, to jeszcze popełniła plakat, zdjęcia do plakatu, filmiki razem z Michałem do naszych promocyjnych materiałów. Także to jest właśnie to. Była muzą. Tak, i właściwie to ona była muzą i natchnieniem Rabej Busia, aby napisać ten spektakl właśnie. Więc jakby co, to spektakl o Natalci, nie? Kolejną taką parą jest wkrótce kolejne. W domu też się tak zachowuje. Tak, w domu też się tak zachowuje. Mam nadzieję, że ta dwubiegunowość, którą tu widzieliście, była zamierzona, ale jest troszkę prawdziwa. Kolejną taką antytematową parą małżeństwo wkrótce to be. Radek Dobrowolski i Julia Jaroszek. Najwybitniejszy detektyw wszechczasów John Smith oraz barmanka, którzy wszechczasów oczywiście, którzy ogarnęli nam cały ruch sceniczny. Jeśli były jakieś niedociągnięcia, to nie ich wina, to po prostu my za bardzo nie potrafimy tańczyć, ale staraliśmy się. Dla Radka i Julki wielkie brawa, dziękujemy. I kolejną taką parą trochę antytematową, ale i becekową. Karol i Krzysiek. To jest. Blisko. To tak, to Krzysia szanowna małżonka Matylda, czyli Aleksandra Ofmańska-Kowalczyk oraz jej prawdziwy szanowny mąż Krzysztof Kowalczyk. I ten mąż
sceniczny, nie sceniczny, tylko prawdziwy, przygotował tą wspaniałą scenografię oraz oświetlenie całego tego spektaklu. A że jest to jego debiut oświetleniowy razem z nami, to tym bardziej jesteśmy wdzięczni. I Krzysiu, wykonałeś kawał dobrej roboty. Dzięki, Kituś. A skoro już mowa o scenie i scenografii, no to oczywiście nagłośnienie tego, a nie było to prostą sprawą, żeby taki spektakl zrobić na mikroportach i jeszcze to ogarnąć, tak żeby miał ręce i nogi, ale nasz Robert Stępień dał radę i dziękujemy mu za to. Największe zadanie w tym spektaklu miał nikt inny jak Sir William Evan Goodman, czyli Willy. Karol Maryszczak, który i grał na pianinie, jeszcze muzykę wymyślał, także to jest wszystko jego zasługa. Barmanka Mary, Anna Nowacka, właścicielka tego przybytku. Właścicielka tego przybytku i właścicielka czterech zmarłych mężów. I jednego darmo zjada. I jednego darmo zjada, a darmo zjadem tym jest właśnie Billy, czyli Amelia Grabowska, która na co dzień występuje w młodszej grupie, w Antytemat. Dotychczas był junior, ale one uważają, że już są za duże, żeby się nazywać junior, więc są teen. Antytemat teen, ale wypożyczyliśmy ją do tego spektaklu i bardzo się cieszymy, bo myślę, że zagrała rewelacyjnie. Prawie największą gwiazdą, bo największą wiadomo, że John Smith dzisiaj był, ale prawie największą gwiazdą była Jessie Brown, czyli Violetta Galonka. Niełatwą rolę miał również, bo podwójną, Maciej Sichniewicz, sierżant Bob i Thomas White, dwa w jednym, proszę państwa. Tanią szkocką whisky poleca wam zawsze i niezmiennie Karolina Dorociak, czyli Maggie. Kelly Johnson, która tutaj zaimprowizowała szybciutki konkursik programu Kto zabił Franklina? Czyli Kaja Koronkiewicz. Krzysztof Kołodziejczyk, czyli Sir Hrabia w sensie. Hrabia Krzysztof von Gutenberg. Nie mylić z Glutenbergiem. Szanowny małżonek, szanownej małżonki Matyldy, rzecz jasna. I nasz podróżnik, obieży świat, wędrowiec Hugo Grzesiu Godzik. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie. W końcu, jako że w spektaklu nie mogłam się nagadać, to nagadałam się teraz. Czy o kimś zapomniałam? Zawsze tak, zapominam. O sobie, Asiu. O sobie. Joanna Wilowicka. Dziękujemy. Dziękujemy. Będziemy konsumować po drugim... W przerwie między spektaklami, jak najbardziej. Przepraszam, ja bym tylko chciała powiedzieć, że jeżeli ktoś złapał moją czapkę, to bym prosiła, żeby gdzieś tutaj... O, dziękuję. Przepraszam. Jeśli bym tylko mógł, to też to absolutnie nie dlatego, że tam mój tato nas... Bardzo podziękować kamerzyście. Mirosław Kołodziejczyk. Pozdrawiam. Wiedziałam, że o kimś zapomniałam. Skarga i zażalenie. Napiszcie na mnie do Sir Roberta i do innych serów. Dziękujemy bardzo, że byliście dzisiaj z nami. Jest nam niezmiernie miło się tu zjawić i życzymy przyjemnego wieczoru.